Odmową podpisania umowy zakończyło się spotkanie zwycięzcy konkursu na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury z prezydentem miasta i jego zastępcą. W komunikacie Ratusza znalazła się informacja, że Krzysztof Dziemian nie zaakceptował proponowanego mu wynagrodzenia. Kształtowało się ono na poziomie poborów pozostałych dyrektorów Suwalskich jednostek kultury. I było nieco niższe od zarobków obecnej dyrektor suwalskiego ośrodka kultury, poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta. Z oświadczenia majątkowego złożonego w 2020 roku przez obecną szefową największej w suwałkach jednostki kultury wynika, że jej średni miesięczny dochód wynosił nieco ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak istotną część wynagrodzenia wypłacanego jej co miesiąc stanowi dodatek za staż pracy, który z pewnością. Jest istotnie większy niż ten, którym może pochwalić się zwycięzca konkursu. W dodatek najwyraźniej stał się źródłem znaczącej dysproporcji w wynagrodzeniu. W Sejnach Krzysztof Dziemian zadowalał się miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 5 tysięcy złotych. Znacznie większe dochody przynosiły mu tak zwane dopłaty do prowadzonego gospodarstwa rolnego. Tak przynajmniej wynika z jego oświadczenia majątkowego. W ratuszu trwa analiza prawna wynikłej sytuacji. Nie ma zatem jeszcze decyzji, w jaki sposób, przez kogo i czy w ogóle. Zastąpiona zostanie Alicja Andrulewicz, która kieruje Suwalskim Ośrodkiem Kultury od kilku lat, choć jednocześnie jest emerytką.